Wejdź tu, Mario. Zdaje się, że tutaj nikogo nie ma. Przepraszam za warunki, w których będziesz musiała spędzić dzisiejszą noc, ale naprawdę nie udało mi się znaleźć niczego lepszego. Nie martw się, Józefie. Jest ciepło i sucho. To mi wystarczy. Przypilnuję ognia, żeby nie zgasł. W nocy może być zimno. Aniołowie, zastanawiają się, jak wiadomość o narodzinach Jezusa zanieść poza granice Palestyny. Wpadają na pomysł mędrców ze wschodu, przygotowują dla nich znak. Jak na razie wszystko rozwija się zgodnie z Bożym planem. O tak, wszystko idzie jak składka. Dziecię przyszło na świat i jest otoczone miłością Maryi i Józefa. Pomagają im pasterze i inni ludzie. Już niedługo będą mogli wrócić do swojego domu w Nazarecie. Przekażemy wiadomość o narodzinach na wschód, żeby ludzie z innych stron świata dowiedzieli się o narodzinach Mesjasza. Jak wyślemy? Posłużymy się, którzy tam mieszkają. Oni wierzą w to, że znakiem kogoś znacznego jest pojawienie się znaku na niebie. To się da załatwić. Tylko czy oni trafią do Betlejem? Raczej pójdą do Jerozolimy. Narodzi króla będą się spodziewali na dworze Heroda. A właśnie trzeba uważać na Heroda. Zapewne nie spodoba mu się, że poza jego rodziną narodził się nowy król. Na pewno będzie chciał usunąć go z tego świata. Trzeba o tym pamiętać. Ostrzeżymy ich w odpowiednim czasie. Zabijajmy za dzieją, złota Jerozolima.
mędrcy, ciągle prowadzeni przez gwiazdę, dotarli do Betlejem. Tam oddali mu pokłon i złożyli dary. Anioł we śnie radzi im, żeby w drodze powrotnej ominęli Heroda i inną drogą udali się do domu. Gwiazda się zatrzymała. To musi być tu. W takim miejscu? Na to wygląda. Wejdźmy. Przychodzimy z daleka, żeby oddać cześć nowonarodzonemu królowi. Wiadomość o narodzinach. Odczytaliśmy z pojawionej się nowej gwiazdy. Żadne mapy nieba, nic ani nigdy o niej nie wspominały. Przychodzimy z daleka, aby osobiście powitać nowonarodzonego. Nowa gwiazda prowadziła nas przez całą drogę i zatrzymała się dopiero w tym miejscu. Przynosimy ci dary, złoto, kadzidło i mirra. Każdy z nich ma swoje symboliczne znaczenie, które zostało zapisane w starych księgach. Tutaj jest złoto należne królowi. Oto kadzidło, jakie należy się Bogu. A tu, o matko, tutaj jest mirra. Twój syn, Bogiem jest Bogiem, ale również człowiekiem. Pozna więc godność ciała i ludzkiego życia oraz nieuniknione prawo śmierci. To życzenia najpiękniejsze wam powiedzieć dziś pragniemy. Niech dziecina ta maleńka, wielka w mocy swej miłości, dziś zamieszka i na zawsze w sercach państwa się rozgości. Niech jej bliskość da łask zdrowie, które życie pięknym czynią i sprawiają, że codzienność pełna jest niebieskich cnót. Świąt spokojnych, wyjątkowych, przepełnionych dobrym gestem, dobrym słowem i miłością, ciepłym sercem i kulantem. Tego z serca wam życzymy.